Cześć kochani, witam Was w ostatnim już podsumowaniu czerwca. Tym razem będą to nowości. Ulubieńców nie przewiduję, ponieważ nagram osobny film z ulubieńcami całej wakacji. Dlatego zaczynajmy. Na początek kupiłam skarpetki złuszczające. Szczerze mówiąc, nie bardzo przepadam za taką formą pielęgnacji, ale od czasu do czasu dobrze zrobić stopą takie spa. I po jakimś czasie naprawdę fajnie ta skóra zeszła i są takie o wiele gładsze, więc okazało się, że to był dobry zakup. Te skarpetki nie są drogie, więc naprawdę warto sobie wypróbować, jak ktoś lubi albo chciałby sprawdzić. Zakupiłam żel do mycia twarzy Sylweko tymiankowy. Jest to już drugie opakowanie u mnie tego żelu, bardzo fajnie się sprawdził, więc ponawiam. Żel do kąpieli i szampon Baby Dream, widzicie już tutaj u mnie któreś opakowanie. Tym razem kupione jako zapas do mycia twarzy, może też do mycia gąbki, ale to tak nie na 100%. Raczej kupuję go z myślą o wieczornym myciu twarzy. Krem Dove Avocado, krem do rąk. Szczerze mówiąc, już bardzo, bardzo dawno nie miałam takiego kremu do rąk, a wszyscy zachwalają, że takie fajne i w ogóle, no to stwierdziłam, że zaszaleję. Na razie jeszcze nie próbowałam, więc zobaczymy. Filtr do ciała Bioderma z serii dziecięcej SPF 50+. Jak już mieliście z okazji zobaczyć po takim nieudanym eksperymencie z filtrem w formie olejku, zdecydowałam się wrócić do filtrów dziecięcych, bo one sprawdzały się jednak u mnie dużo lepiej. I co prawda ta forma spryskiwacza nie jest zbyt rewelacyjna, zresztą widać, że troszkę tu jest upaćkane, chociaż ja to wycieram. To muszę przyznać, że filtr spisuje się o wiele lepiej, bo rzeczywiście trzyma się skóry. Nie jest bardzo lekki, nie pływa po niej, nie robi takiej bardzo tłustej skóry, ale rzeczywiście siedzi na niej i co prawda bieli i trochę też brudzi ubrania, ale w porównaniu do poprzednika to naprawdę ma moc i widać, że to siedzi na skórze, także z tego na razie jestem zadowolona. Zużyłam już chyba trochę więcej niż połowę albo połowę, coś koło tego, także jest ok. I kolejny filtr dla dzieci z Rossmana SPF 50. Ten kupiłam ze względu na to, że paczka z apteki nie doszła tak szybko, jak myślałam, że dojdzie i po prostu bałam się, że mi braknie filtra, więc przy pierwszej możliwości po prostu wzięłam coś w Rossmanie. Też jest spoko, jest trochę bardziej tłusty niż ta Bioderma i taki trochę lżejszy jakby, ale jest ok. Myślę, że jakbym znowu była w potrzebie i musiała coś kupić, to ten na pewno bym się zdecydowała na ten. Nie bieli jakoś koszmarnie, nie tłuści jakoś koszmarnie, więc da się go używać. Normalne zamknięcie jest bardzo dużym plusem w tym wypadku, także jestem jak najbardziej na tak. I to by było tyle pielęgnacji, bardzo niedużo, którą kupiłam. No i przejdźmy do kolorówki, do pędzli. Jak sami wiecie, przyszła do mnie paczuszka od 1001 Passi. Zresztą mogliście już oglądać filmik z próbkami tych kosmetyków i z testem ich. Ale tak na wszelki wypadek przypominam. Link do tego filmu znajdziecie pod tym filmikiem, więc tutaj tylko pokażę, co do mnie dotarło. Róż MAC Modern Mandarin. Użyłam go może dwa razy, więc nie mogę tutaj za dużo o nim powiedzieć. Puder Bobbi Brown, taki różowy, korygujący. I szczerze mówiąc, u mnie różowe kosmetyki poza korektorem pod oczy, to się tak średnio sprawdzają, ale wbrew moim obawom ten puder okazał się być strzałem w dziesiątkę, ponieważ kupiłam sobie puder i się okazał być za bardzo bielący. I po prostu dosypuję sobie po trochu tego pudru i sprawdza się bardzo dobrze. Fajnie, nie różowi wtedy skóry, bo on ma bardzo dosyć mocny pigment, ale taki użyty razem z innym pudrem nie różowi tej skóry bardzo, a sprawia, że całość jest mniej widoczna. Rozświetlacz Tarte. Też go mogliście oglądać. Bardzo mały, bardzo fajny na wyjazdy. Mam nadzieję, że Tarte w końcu się u nas pojawi. Będzie można sobie taką miniaturkę kupić bez problemu. Baza pod makijaż Pixi by Petra.
Szczerze mówiąc, fanką baz nie jestem. Użyłam jej kilka razy, ale z moimi porami to jest tak różnie. Raz są widoczne, a trzy razy nie, bo na przykład kosmetyk im nie odpowiada, albo w danym dniu mają gorszy dzień, to są widoczne, a tak normalnie to nie bardzo. W każdym razie na pewno będę ją bardziej testować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i na koniec kosmetyków kolorowych. Duża paleta z Anastasii Beverly Hills. Paleta do konturowania. Taka kremowa. Użyłam jej kilka razy już i muszę przyznać, że ten środkowy odcień, bo na razie tylko jego zdecydowałam się używać, jest bardzo dobry, jeżeli macie za jasny podkład i trochę za różowy, żeby go tak stonować za skórą. Naprawdę fajnie się to sprawdza. Odrobinę jak się tego użyje, to naprawdę fajnie się stapia i nie widać tego konturowania, a podkład nabiera takiego fajnego koloru, dzięki któremu ładnie stapia się ze skórą. No tak jak się nałoży więcej, no to wiadomo, że konturowanie jest widoczne. Także jak na razie bardzo pozytywne zaskoczenie. Gdybym jeszcze tylko nie była takim leniem i chciało mi się to używać przy większości makijażach, to by było super. No ale nie można mieć wszystkiego. A tu jeszcze widzę dwa kosmetyki. Błyszczyk, który się zachowuje jak pomadka w płynie Fleur de Force. Taki czerwony, też go mogliście oglądać. I cień w kremie, który totalnie mnie zachwycił, po który chętnie sięgał. To jest Bare Minerals. Taki cień w sztywcie. Bardzo fajna sprawa. Szkoda, że u nas tego nie ma. Zresztą to chyba tak jakaś edycja limitowana była, bo nie mogłam tego nigdzie znaleźć. W każdym razie jestem z tych rzeczy bardzo zadowolona. No i pędzle. Dwa pędzle Sigma. Ten mniejszy świetnie sprawdza się do nakładania Anastazji, do konturowania, do aplikowania korektora. Ten duży jak na razie używam tylko do podkładu i było ok. Eco Tools. Szczerze mówiąc, jeszcze nie znalazłam jakiegoś dokładnego przeznaczenia dla tego pędzla. Chyba nie mam kosmetyku, który akurat nie by go potrzebował. W każdym razie próbowałam nim nakładać bronzer i wyszło to tak średnio. Ale czasami jest tak, że pędzel jest nieużywany, niezbyt fajny, niezbyt lubiany, a potem znajdzie się jeden kosmetyk, z którym po prostu oszałamia swoją fantastycznością w takim duecie. Więc na razie czekam, może coś tam się znajdzie w mojej kolekcji, co się bardzo polubi z tym pędzlem. Pędzel Pixi. On na razie też nieużywany. Czeka na minerały. Bo na razie wróciłam do używania zwykłych płynnych podkładów. I no leży, czeka, bo jest tam gdzieś paczka minerałów i one też czekają, aż się za nie zabiorę za używanie, więc wtedy będę go testować. Na razie, tak jak wspomniałam, jeszcze czeka. I pędzelek do różu Eco Tools, trochę brudny, bo aktualnie go używam. Świetny pędzelek do różu, prosty, naprawdę wywiązuje się ze swojego zadania. Nie jest super hiper miękki, ale nie jest też bardzo twardy, więc do takich wypiekanych róży sprawdza się idealnie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nakłada, rozciera, nie robi plam, nie robi prześwitów, nie psuje makijażu, więc to się u mnie bardzo dobrze sprawdza. No i kilka kosmetyków kolorowych, które kupiłam sama, bo planuję dla Was makijaże Back to School. Więc musiałam uzupełnić trochę kosmetyczkę w tanie kosmetyki do makijażu i też w rzeczy, które były mi niezbędne, więc parę droższych rzeczy też się tu znajdzie. Po pierwsze tusz z Belle Hypoallergenic i drugi tusz również z Belle Hypoallergenic, tylko tym razem brązowy. Tego używam na co dzień i tak jak wspomniałam, on pojawi się w filmie Makeup Back to School i ten też specjalnie do takiego filmiku, do krótkiego i szybkiego makijażu z użyciem niewielu kosmetyków, więc Was zapraszam, bo będzie co oglądać, macie tu dwie nowości, które będziecie sobie mogli zobaczyć. Cienie z Belle również, takie nudowe, bardzo uniwersalne, bardzo fajne, ja sobie ich już dosyć sporo używałam i też do makijaży, które Wam obiecuję, które będą makijażami do szkoły, więc będziecie mogli je zobaczyć w akcji. Żel do brwi. Mój poprzedni żel skończył żywot w bardzo zaskakujący sposób.
No i akurat byłam w galerii, nie było żelu z maka, więc akurat ostatni był w Kiko. I już bardzo, bardzo nieduży wybór tam był, więc postanowiłam spróbować, zapłaciłam za niego co 5 zł, więc trzeba było nie wypróbować. Carmex, wiadomo, sięgnęłam po wersję z SPF 15 i mam wrażenie, że on się sprawdza trochę gorzej niż ten zwykły, klasyczny bez SPF-u, ale daje radę, nie jest źle, wiadomo, że czymś trzeba usta smarować. A Carmexy utrzymują się u mnie bardzo długo i bardzo długo utrzymuje się ten efekt nawilżenia, więc chociaż wolałabym coś bardziej naturalnego, to jednak jak mam być na zewnątrz dosyć długo i chronić te usta, to rzeczywiście te się najlepiej sprawdzają. No i mój jak na razie ulubiony puder MAC Prep and Prime, już napoczęty. Świetny puder, chciałam z niego zrezygnować, ale okazało się, że jest to niemożliwe, bo żaden inny nie utrwala mi tak dobrze makijażu i nie sprawdza się tak fajnie, więc kupiłam. Stwierdziłam, że nie będzie to jedyny puder, jakiego będę używać, ale musi być na stanie i muszę mieć możliwość sięgnięcia po niego w każdej chwili. Więc no kupiłam i mam zamiar używać i już używałam. I to by było, moi kochani, na tyle. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was tymi zakupami. Zapraszam Was od września na makijaże. A na razie jeszcze w sierpniu też tylko filmy podsumowujące lipiec. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Pa!